Jobs. J-O-B-S. Jobs. My memory is not as good as Justice Roberts, Chief Justice Roberts does. Now is the time to heed the timeless advice from Teddy Roosevelt. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zanim byli sławni. Z okazji wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych przygotowałem dla Was odcinek o Joe Bidenie. Napiszcie w komentarzach pod filmem, kogo chcecie zobaczyć następnym razem. Zanim Joe Biden wystartował w wyborach prezydenckich Stanów Zjednoczonych w 2020 roku, zanim został wiceprezydentem, zanim został szóstym najmłodszym senatorem w historii USA, Joe Biden urodził się 20 listopada 1942 roku w Scranton w Pensylwanii. Od 1953 roku mieszkał w Claymont w Delaware. Był najstarszym dzieckiem w swojej katolickiej rodzinie. Miał jeszcze siostrę i dwóch braci. Jego matką była mająca irlandzkie korzenie Catherine Biden, a ojcem mający angielskie, francuskie i irlandzkie korzenie Joseph Biden Senior. Ojciec Bidena był człowiekiem silnego charakteru. W wyniku wielkiego kryzysu stracił dużą część swojego majątku, ale mimo to nie poddał się i został odnoszącym sukcesy sprzedawcą samochodów, co zapewniło jego rodzinie życie na poziomie klasy średniej. Nawet w trudniejszych momentach robił wszystko, aby jego dzieci nie odczuły różnicy w statusie materialnym pomiędzy nimi a znajomymi. Jedna z sióstr Bidena wspominała, że na zajęcia taneczne w szkole miała ten sam strój, co o wiele bogatsze koleżanki. Różnica polegała tylko na tym, że jej był kupiony na raty. Joe wspomina, że jego ojciec zawsze był dla niego wzorem i nauczył go wielu rzeczy. W pamięci szczególnie zapadły mu dwa zdania, które mu powiedział. Powstań, świat nic nie jest ci winien. Ojciec Biden miał też problem z alkoholem i nie był to odosobniony przypadek w ich rodzinie. Sam Joe nie pije alkoholu i powiedział kiedyś: starczy już alkoholików w mojej rodzinie. Joe od najmłodszych lat zmagał się z jąkaniem. Był przez to ofiarą dokuczania ze strony rówieśników, ale jak ocenia jego siostra, było to bardzo kształtujące dla jego charakteru. Kiedy jedna z sióstr zakonnych uczących w szkole zaczęła przedrzeźniać jego jąkanie, jego matka powiedziała do niej wtedy: jeśli jeszcze raz będziesz się odzywała do mojego syna w ten sposób, to przyjdę tu i zedrę ci z głowy tę czapeczkę. Jednym z jego największych osiągnięć młodości było wygłoszenie 5-minutowej mowy przed audytorium szkolnym. Jąkanie pokonał przez recytowanie z pamięci irlandzkich wierszy. O tym, jak wielkim ciężarem psychicznym był dla niego ten problem, świadczą jego własne słowa. Nie mogę wymyślić nic, co tak szybko, całkowicie i głęboko pozbawiłoby mnie godności, jak jąkanie się w czasach szkolnych. Warto wspomnieć, że pomimo bycia nękanym w szkole, już wtedy przejawiał cechy naturalnego przywódcy, został bowiem gospodarzem klasy. W latach szkolnych odnosił również sukcesy w futbolu amerykańskim i bardzo lubił grać w koszykówkę, ale nie miał dobrych ocen. Po szkole średniej wstąpił na University of Delaware w Newark. Grał w uniwersyteckiej drużynie futbolu amerykańskiego dla studentów pierwszego roku. Ukończył studia w 1965 roku i uzyskał 3 dyplomy z historii, nauk politycznych i filologii angielskiej. Na studiach też miał słabe oceny. W rankingu absolwentów zajął 506 miejsce na 688 osób. Na wakacjach poznał Nilię Hunter, córkę właściciela małej i znanej restauracji. Zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. To dla niej wstąpił do szkoły prawa na Syracuse University, gdzie studiowała jego ukochana. 27 sierpnia 1966 roku, mimo protestów i oporu rodziców, Nili pobrali się. Mieli trójkę dzieci: Josepha Robinette Bidena III, urodzonego w 1969 roku, Roberta Huntera Bidena, urodzonego w 1970 roku i Naomi Christine Biden, urodzoną w 1971 roku. W 1968 roku ukończył prawo, zajmując 76 miejsce na 85 osób w rankingu absolwentów. Na pierwszym roku musiał powtórzyć jeden z kursów ze względu na niewspomnienie, kto jest autorem 5 stron prawniczego artykułu, który zawarł w swojej pracy. W trakcie nauki ze względu na astmę uzyskał zwolnienie od służby wojskowej. Rok po ukończeniu studiów uzyskał pozwolenie na wykonywanie zawodu adwokata. Na początku swojej kariery, kiedy pracował w kancelarii ważnego na poziomie lokalnym republikanina Williama Pricketta, myślał o sobie jako o republikanie. Został przekonany do współdziałania z republikanami, lecz nie zapisał się do partii, gdyż nie lubił kandydata na urząd prezydenta z tej partii, którym był wtedy Richard Nixon. W 1969 roku pracował jako obrońca publiczny w kancelarii kierowanej przez lokalnego działacza demokratów, który go zarekomendował Forum Demokratycznemu, czyli grupie demokratów próbujących zreformować partię demokratyczną na
poziomie stanowym. Biden wstąpił wtedy w szeregi demokratów. Założył również kancelarię z innym prawnikiem. Nie zarabiał jednak dobrze, bo prawo karne, którym się zajmował, nie przynosiło dużych pieniędzy. Uzupełniał swój dochód zarządzając nieruchomościami. W 1970 roku został wybrany do Rady Hrabstwa w typowo republikańskim dystrykcie. W swoim programie zawarł m.in. postulat wsparcia dla publicznego budownictwa mieszkalnego na przedmieściach. Pracował jako prawnik i działał w Radzie Hrabstwa aż do 1972 roku, kiedy to wygrał wybory do Senatu. Jego wygrana była zaskoczeniem, ponieważ rywalizował z bardzo popularnym politykiem oraz był młody i nie miał pieniędzy na kampanię. Jego przyjaciel i szef kampanii, Ted Kaufman, powiedział mu wtedy, że nie ma szans. W trakcie kampanii pomagał mu również ojciec, którego to często brano za właściwego kandydata. Warto też wspomnieć, że przewaga kontrkandydata na parę miesięcy przed wyborami wynosiła prawie 30 punktów procentowych. Program Bidena skupiał się na paru kwestiach, do których należały m.in. zakończenie wojny w Wietnamie, prawa obywatelskie, publiczna służba zdrowia i bardziej sprawiedliwe opodatkowanie. Chwilę przed zaprzysiężeniem jego żona i córka zginęły w wypadku samochodowym. Miał wtedy również wątpliwości religijne. Myślał nawet, aby zrezygnować ze swojego stanowiska. Zmienił jednak decyzję po rozmowach z ważnymi politykami demokratów. Jeden z nich doradził mu całkowite poświęcenie się pracy. Postanowił posłuchać tej rady, lecz również bardziej poświęcić się wychowaniu swoich synów. Każdego dnia podróżował 90 minut w jedną stronę pociągiem, aby zobaczyć swoich synów. Utrzymywał ten nawyk przez 36 lat pracy w Senacie. Po zaprzysiężeniu został 6. najmłodszym senatorem w historii Stanów Zjednoczonych. W 1975 roku spotkał swoją drugą żonę na randce w ciemno zorganizowanej przez jego brata. Pobrali się w 1977 roku. Jego nową miłością była nauczycielka Jill Tracy Jacobs. W 1981 roku urodziła im się córka Ashley. W pierwszych latach działalności jako senator zajął się głównie kwestiami środowiska i odpowiedzialności rządowej. W 1974 roku magazyn Time włączył go do zestawienia 200 Faces for the Future. W następnych latach był również liderem przeciwników integracji rasowej w autobusach szkolnych. Udało mu się doprowadzić do uchwalenia zakazu dotowania autobusów szkolnych z pieniędzy federalnych. W 1988 roku, ciągle będąc senatorem, wystartował w prawyborach Partii Demokratów na kandydata na prezydenta. Oskarżono go wtedy o plagiat mowy lidera brytyjskiej Partii Pracy. Nie udało mu się otrzymać nominacji. W następnych latach aktywnie działał w Senackim Komitecie do Spraw Międzynarodowych. Poparł wtedy m.in. wybuch wojny w Afganistanie. W 2008 roku spróbował ponownie uzyskać nominację na prezydenta z ramienia demokratów, nie odniósł jednak sukcesu. Po wycofaniu się z wyścigu o nominację, Obama powiedział, że chętnie widziałby go w swojej administracji. 22 sierpnia 2008 roku ogłosił, że Biden będzie jego wiceprezydentem i został nim aż do końca prezydentury Baracka Obamy. No a resztę historii już znacie, bo to jest Zanim byli sławni. Jeżeli film wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i napiszcie w komentarzach pod filmem, kogo chcecie zobaczyć następnym razem. Na razie!